Nie ma pojęcia o bezpieczeństwie kolonii. I bez niego mam sporo problemów. Dobra. Może mógłbym ci jakoś pomóc? Oczywiście w zamian za twoją pomoc. Być może tak. Chociaż szczerze w to wątpię. Słucham. Zrobię, co będzie w mojej mocy. Tak mówią przegrani. Mistrzowie robią, co do nich należy i idą tam, gdzie powinni. Zadanie przedstawia się następująco. W szklarniach pełno jest potworów, a nie powinno być ani jednego. Mam nadzieję, że rozumiesz, co mówię. Należy je jak najszybciej zlikwidować. A ten głupi strażnik zapodział gdzieś swoją broń. Brak broni w tak krytycznym okresie to bardzo poważna rzecz. Należy uzupełnić braki. Przynieś broń i usuń ze szklarni wszystkie potwory. Wtedy ci pomogę. Nie ma problemu. Uważaj to za załatwione. No dobra. Teraz wracamy. Gdzieś to było, gdzieś chyba tutaj. I będzie nam wtedy właśnie potrzebne ten schemat tego całego porażacza. Tak, porażacza. On to wygląda jakoś mniej więcej, gdzie to jest porażacz. O. To jest implant projektowania potrzebne, jest rura i elektryczne urządzenie naprawcze. Tak mi się wydaje, że ta część jest właśnie najtrudniejsza do zdobycia. I chyba właśnie ta część będzie związana z questem, tak mi się wydaje. Bo tej części na razie nigdzie nie zauważyłem. O, tu coś jest zielonego, a to jednak chyba to. Dobra, spoko. A więc hej, jak fantowce, znów was witam. Coś tutaj mi da? Nie ma, dobra. Pyk, 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 pyk. A może by tak zwiedzić sobie ten taki kurort wypoczynkowy? Tam jeszcze nie byliśmy, aby warto było się przejść. Dobra, pyk, 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 pyk. Raz, dwa, trzy, cztery. Ajajaj, złapał. Nie ma tutaj ani sekundy, żeby nie być złapanym przez te cholerne oślepienie. To pisało, że można być oślepiony na kilka minut. Chyba przez paru tych kości. Tak, to chyba nie. Tam już... Ja tutaj, to tam byłem już, tam teraz chodźmy tutaj. Coś tu ciekawego jest? Pewnie nie. Pewnie do spania, ale wątpię. No tak, do spania. Jo, co tutaj mamy? Coś tu jest, nie ma nic. Teraz tutaj, to są pewnie do spania, tak? Lodówka? Terminal nieczynny. No spoko. Tu są jakieś biologowie. To przejście dalej. Na razie nie chcę. Myślę, że to Pepsi. A to jakieś fajne róbcie. Kamuszczyki, siśko, wsio. Wsio raczej. To zamknięte. Do czego to jest klucz? Biuro Borkowicza Gersa, czy jakoś tam inaczej. Myślę, że to mikrofala, to jest jakiś telewizor, nie wiem co, może jakiś komputer stacjonarny. Ale wątpię. To powinno być do otwarcia, te pojemniki, co były koło tego krzesła. Tu ławki. Tam w tym wojskowym bardziej ubogo. To już tu byłem. Albowiem możemy przejść tutaj.
Ciekawe, gdzie to nas zaprowadzi. Może naokoło tego pokoju Borkowicza. Kwantowiec. Fajne. Ale jak się tak ogląda, trochę dziwnie wygląda. Na bank jest fototapeta. On tu żyje w jakiejś kurde podziemiu. No Val, to jest laska. Jezu, to jest laska, oni tu przeszkadzają. Haha, ale głupie. Galaretkę odżywcza. To wiecie, ile to daje HP? Boże, to jest normalnie wyśmiewite. A, spadaj, no. Dobra, już. Już, koniec. Teraz można przejść tutaj. Ciekawe, co tutaj właśnie jest. Ciekawego, tutaj jest do magazyny baru. O, barman, o, to mi będzie zajebać wszystko. Cyk, nie, 3. Nie. Nie, yeah, otworzone. Pusto. To jest zielona mamba. To jest banga banga. A to jest La Vista. Siemanko, barman Fabrico. Witaj w barze. Czy jesteś nowym członkiem naszej kolonii? Tak, zostałem wynajęty przez szefa strażników do polowania i pilnowania porządku. W takim razie zawsze będziesz tutaj mile widziany. Zajrzyj do mnie, kiedy poczujesz się głodny. Mam tutaj mnóstwo jedzenia. Dokąd prowadzą te drzwi? To jest mój mały magazyn. Zawsze dbam, żeby był dobrze zamknięty i do środka nie dostała się niepowołana osoba. Rozumiem. Pokaż, co masz na Pokaż, co tam masz. Ma retorę. O, tak. Zielony daje ile HP? 60. To daje 34. A to 22. Więc się opłaca. To i bardzo. Zmywacz. Boże, ja to sprzedam wszystko i... Bo to jest normalnie bez sensu. Są pomyje. Ale 3... Peżeta daje. Dobra. Czekaj, kryształ. Cena droga, bardzo droga, ale... Chyba tylko do sprzedania. Spadaj, cieciu malinowy. Nie ma go już. Znikł. A jednak nie znikł. Dobra, wracajmy. A więc dalej nigdzie nie pójdziemy. Tutaj nie ma żadnej wieżyczki. Normalnie bida. I piszczy. A tam się przejdę na tamtą stronę. Tam gdzie był taki park odpoczynkowy. Jezus, odpoczynkowy park. Taki mini park. Bezodpoczynkowy. Tylko taki, że był. Ta mapa nie jest do końca odkryta. I mnie to właśnie tam ciekawi, co tam właśnie jest. Neuroaxon niedodany. Od razu, no siemanko. A co właśnie tak hasają? Bez niczego. Oho, to takie coś jest. Pierdolnie to pandę? Chyba nie. Ale tu się nie wejdzie. A. Te zjawy to tylko trzeba omijać tak szerokim łukiem. Żeby je nie wkurzyć. Tak z osami.
Pierdzielniemy sobie szybki zapis. I choć tylko strażnika, zrobię cięcie, ale najpierw z nim pogadamy. I sprawdzę, ile tam jeszcze mogę nagrywać. O jest, muła, na poziomie Elite. No, no dojdziesz, nie dojdziesz. Pyk, pyk, pyk. Raz, dwa, trzy, już jesteśmy. No, let's go, motherfucker. Zastanawiam się, dlaczego to są takie właśnie przerwniki. Na przykład jest tu. Takie tu. Potem tu. Co to może tak specjalnie zrobione dla tego, dla fabuły. Czy to może działa jakoś inaczej wtedy system, który tutaj właśnie... ten silnik jest tak właśnie zbudowany, żeby zrobić takie przerywniki, żeby wgrać poszczególne elementy, aby nie cięło kompa. Tak sobie właśnie myślę. Najwyraźniej to jest chyba zrobione dla fabuły, żeby miał to jakiś klimat, ręce i nogi. No, a więc... Jo, gościu. Nie tak szybko, człowieku. Dokąd idziesz? Przysłał mnie tutaj Julio. Muszę usunąć potwory ze szklarni. Julio lubi zlecać różne prace, ale ty nie powinieneś go słuchać. Tam jest pełno potworów. W mgnieniu oka rozerwałyby cię na strzępy. A i tak nie jest to najgorsza rzecz, która mogłaby cię tam spotkać. Rozumiesz? A ja będę wszystkiemu winny. Po to tutaj stoję, żeby nie wpuszczać takich jak ty do tego piekielnego miejsca. Ale mam rozkaz od Julia. Ja również mam rozkazy od Julia, a twoje rozkazy są sprzeczne z moimi. W związku z tym tylko Julio może rozwiązać ten problem. Ale istnieje jeszcze inna możliwość. Dobrze, co to za sposób? Myślę, że Julio narzekał na brak broni. Tak się złożyło, że nie mogłem się oprzeć pokusie i sprzedałem swojego porażacza. Teraz Julio grozi, że przeprowadzi dochodzenie i ukaże winnego, czyli mnie. Jak mogę ci pomóc? Znajdź moją broń, ja powiadomię Julia i będziemy mogli zapomnieć o naszym nieporozumieniu dotyczącym dostępu do szklarni. Spróbuję. Komu ją sprzedałeś? Szefowi przestępców. Dobrze mi zapłacił. Brąski? Znasz go? To nawet lepiej. Łatwiej ci będzie ją odzyskać. Tak, znam Brońskiego. Odzyskanie twojej broni będzie dosyć problematyczne. Nie ma innego sposobu? Tak, ale dużo bardziej skomplikowany. Żaden strażnik nie rozstaje się ze swoją bronią, ale istnieje możliwość złożenia nowej. Schemat możesz znaleźć w terminalu Julia, ale do złożenia tej broni potrzeba wiele doświadczenia. Tym się będę martwił później, jak znajdę ten terminal. Jest w pobliżu wejścia do pokoju Julia, w koszarach. Dobrze, w ten czy inny sposób odzyskasz swojego porażacza, a potem porozmawiamy o szklarniach. Czas ruszać dalej. Dobra. Tu na razie będzie cięcie, na razie.